Cześć, witajcie w nowym roku. Jak zauważyliście, ostatnio bardzo ciężko jakiegoś airdropa, więc myślę, że czas zakasać rękawy i zrobić coś samemu. Jest to mini poradnik dla takich kryptociłaczy jak ja, którzy nie oczekują czterocyfrowych kwot za klikanie na Twitterze, ale dla tych, którzy mają jakiś, nawet malutki kapitał na giełdzie i nie boją się go na chwilę użyć, żeby zarobić na jednej akcji dolar lub dwa dosłownie w kilkanaście sekund. Chodzi dokładniej o robienie obrotu na giełdzie KuCoin, za co możemy zgarnąć nagrody w listowanych tokenach. Jeżeli jeszcze nie masz konta na KuCoinie, to polecam zrobić to z linka w opisie. Otrzymasz w ten sposób 10% zniżki na wszystkich prowizjach, więc zaoszczędzisz kasę chociażby właśnie na tych akcjach, czy też handlując jakimikolwiek innymi tokenami. Kanał ma oficjalne partnerstwo z giełdą, więc mogę zaoferować ten rabat jako jeden z nielicznych w Polsce. Jeżeli zajrzycie na mojego Telegrama, to akcji na obrót obecnie jest aż 3 i na pewno będę Was informował o każdej kolejnej, gdy się tylko pojawi, więc na pewno warto do niego dołączyć i obserwować. Zaczniemy może od najstarszej, czyli od BDX. Zawsze w opisie daję Wam linka do regulaminu, więc można poczytać o wszystkim u źródła. No więc do rozdania jest razem 1 000 000 tokenów w różnych pulach, w których możemy uczestniczyć całkowicie oddzielnie. Akcja kończy się 16 stycznia, więc jeszcze jest trochę czasu. Pierwsza pula nagród jest to depozyt netto, czyli żeby załapać się na nagrodę, różnica naszych depozytów i wypłat musi wynosić ponad 1000 BDX. Jeżeli akurat trzymacie jakąś walutę długoterminowo, to spoko, natomiast w tym momencie rynku kupowanie takich low capów jest mocno ryzykowne, więc polecam odpuścić. Druga aktywność to konkurs na wysokość obrotu, jak ktoś ma dużo na koncie i wolnego czasu, droga wolna. Natomiast nas interesuje pula numer 3. Tutaj trzeba zrobić obrót na 500 BDX, co jest równowartością około 20 dolarów, czyli wystarczy nam kupić 250 tokenów za około 10 dolców, a później je sprzedać i już mamy zaliczone zadanie. Ogólnie do wykonania mamy 3 zadania, tak jak widzicie. Zaczniemy od tego ostatniego, follow projektu na Twitterze, z tym, że KuCoin nie ma kompletnie żadnych narzędzi, żeby to zweryfikować, więc ja po prostu tego nie robię. Drugie zadanie to dodanie tych dwóch par walutowych do ulubionych, czyli klikamy sobie jedną z nich, najlepiej tą, na której będziemy za chwilę handlować. Klikamy tutaj, wpisujemy BDX, czyli walutę, która nas interesuje, no i zaznaczamy te dwie gwiazdeczki, które ja, jak widać, mam już zaznaczone. No i przechodzimy do tej ostatniej i najważniejszej części, czyli obrót, kupno i sprzedaż na co najmniej 500 BDX. Ogólnie można to zrobić na dwa sposoby: szybko, albo spróbować na tym jeszcze zarobić, co jednak jest, jak każdy trading, obarczony pewnym ryzykiem i to omówię na samym końcu. Najpierw zrobimy to szybko, czyli tutaj klikamy na market. Opcja market kupuje lub sprzedaje aktywa po cenie, jaką obecnie dyktuje rynek, więc jest to metoda najszybsza, z tym, że musimy sobie niestety policzyć samemu, ile chcemy wydać. Musimy kupić co najmniej 250 tokenów, czyli odpalamy kalkulator, no i sobie liczymy 250 razy 004259, bo taka jest obecnie cena, to jest jakieś 10,65 dolara, więc dla pewności w opcji tutaj buy wpisujemy 10, kropka, bo akurat KuCoin nie rozpoznaje przecinków, 7 albo nawet dla pewności 11 dolarów. Klikamy buy. To zlecenie nam się realizuje, ja akurat będę to robił na sucho, bo już to całe zadanie zakończyłem wcześniej. I w momencie, kiedy mamy już tokeny BDX, przechodzimy na drugą stronę, klikamy tutaj 100%, w tym momencie ładują nam się wszystkie tokeny, jakie kupiliśmy. I klikamy na sell BDX. I to tak naprawdę wszystko, zadanie wykonane. Na całym interesie stracimy na pewno jakieś 4-5 centów na fee dla giełdy. Przypominam o linku, który obniża je o 10% oraz na ewentualnej różnicy cenowej na order booku, którego widzicie tutaj. Tak jak mówiłem na samym początku, opcja market kupuje po każdej cenie, jaka jest na rynku, czyli jeżeli kupujemy 250 tokenów, to zwracamy się najpierw tutaj i tak jak widzicie, te 250
350 tokenów. Z tych 371 ktoś, kto ma wystawione, kupujemy po cenie 004257, a następnie, jeżeli będziemy sprzedawać, to z kolei zwracamy się do kogoś, kto daje nam cenę najlepszą w drugą stronę, czyli to będzie akurat ten ktoś, kto wystawił naprawdę sporo tokenów, ale już po cenie 004250, czyli te 7, nawet nie wiem ile to jest 0 po przecinku, to będzie nasza akurat strata przy 250 tokenach. Możemy sobie nawet to policzyć. Raz, 2, 3, 4, 7, no to jest jakieś 1,7 centa, także na całej operacji stracimy jakieś 6-7 centów, no a oczywiście będzie na nas czekał airdrop. I będzie on na pewno znacznie wyższy, bo tak jak widać, do podziału w tej puli mamy 200 tysięcy BDX, czyli ponad 8 tysięcy dolarów, oczywiście pomiędzy wszystkich, którzy to zadanie wykonają. No i dobra, wracamy sobie na Telegrama. Szukamy kolejnej okazji i będzie to dotyczyło tokenów haka. Tutaj reguły są ciut inne. Pierwsza pula to obrót na 10 tysięcy tokenów haka, z tym, że nie mamy tutaj gwaranta, tylko spośród wszystkich, którzy wykonają to zadanie, zostanie wylosowanych 500 osób i każdy z nich otrzyma po 10 dolarów. Druga aktywność, konkurs, więc sobie odpuszczamy. I trzecia to pula na obrót 20 tysięcy tokenów i tutaj mamy gwarantowaną pulę do podziału w wysokości 5 tysięcy dolarów. Więc robiąc tą trzecią, załapiemy się także na tą pierwszą. Tak więc odpalamy sobie spota, tak samo jak poprzednio na tej parze walutowej. Musimy ją oczywiście też dodać do ulubionych, jeżeli jeszcze jej nie macie. Ja akurat mam. Mamy zrobić obrót na co najmniej 20 tysięcy tokenów i jest to równowartość około 200 dolarów. Więc tak jak widać, nawet ja tego nie zrobię naraz, tak więc będę musiał sobie to rozbić na 4 części, czyli kupić 5 tysięcy tokenów, potem je sprzedać, znowu je kupić i znowu sprzedać. I te 4 operacje da mi 20 tysięcy tokenów. Oczywiście robimy to na szybko, na markecie, czyli 5000 razy 001328 to jest 66,4, czyli pewnie wpisałbym tu 66,5, kupił i w momencie, kiedy to już przejdzie 100%, te 5000 mi się tu ładuje i sprzedaje. Później znowu kupuję i znowu sprzedaje. Koszt fee w tej akcji to jakieś 40 centów, ale robię dwie pule za jednym zamachem i oprócz tej gwarantowanej na podział może zgarnę jeszcze 10 dolarów, jeżeli mi się poszczęści. No i czas przejść do ostatniej akcji. Wchodzimy na Telegrama i znajdujemy od razu pod tamtą kolejną akcję, tym razem dotyczącą tokena Pias. Tutaj jest akurat trochę bieda w porównaniu do tamtych, ale oczywiście też to wypełniłem, bo trzeba dawać sobie szansę. Drugą pulę odpuszczamy, bo jest to na przetrzymanie tokenów, natomiast w pierwszej trzeba zrobić obrót na minimum 400 tokenów, z tym, że mamy tutaj tylko loterię. Czyli jeżeli spełnimy warunek, to bierzemy udział w losowaniu, 800 osób wygrywa tokeny o równowartości 6 dolarów. Odpalamy sobie spota. Tutaj akurat do ulubionych nie trzeba niczego dodawać, także od razu przechodzimy do kupowania. Zmieniamy sobie na tą szybką akcję, czyli market, no i obrót na 400, to znaczy, że będziemy musieli kupić 200 sztuk, czyli jakieś 11 z haczkiem. Dajemy 11.1, kupujemy tokeny. Dajemy stówę, żeby załadowało nam się te 200 parę. Całość sprzedajemy i kończymy również to zadanie. Za fee dla giełdy zapłaciłem tu, z tego co pamiętam, 6 centów. No i na koniec jestem wam jeszcze winien wyjaśnienie drugiego sposobu na handel, w którym przed otrzymaniem airdropa mamy szansę nie odejść dzisiaj od stołu z minimalną, ale jednak stratą w opcji market, ale zarobić. Jednak mały disclaimer, przeznaczona jest ona dla nieco bardziej zaawansowanych i obarczona ryzykiem jeszcze większej straty, jak to niestety bywa w tradingu. Drugi disclaimer, nie pokażę wam teraz recepty na sukces, żaden z pokazanych sposobów może nie przynieść oczekiwanego efektu, chcę wam jedynie pokazać mechanizm. Otóż, cała zabawa polega na tym, żeby skupić dipa. Żeby to zrobić, przede wszystkim przechodzimy na opcję limit, która pozwala nam kupować, sprzedawać po określonej cenie. Następnie analizujemy wykres, wypatrujemy sobie jakiś lokalny dołek, który akurat według mnie przebiega sobie gdzieś tutaj
i zajmujemy na nim pozycję. Tutaj dla luźnego przykładu możemy zasadzić się przy cenie 5 czy 5 na przykład, nieco powyżej tutaj tego lokalnego dołeczka i tej witki, bo już gdzieś przy tej cenie sobie tańczyliśmy i jest całkiem duże prawdopodobieństwo, że ten order się dosyć szybko zrealizuje, ale możemy też zagrać bezpieczniej, aczkolwiek też czekając dłużej na zrealizowanie takiego ordera i założyć go na przykład przy cenie 530 albo cofając się jeszcze tutaj daleko, daleko przy cenie 525. Zupełnie jak kto woli i jakie tutaj bierze na siebie ryzyko. Dużą zaletą opcji limit jest to, że możemy działać na ilości tokenów, więc składamy zlecenie na 200 sztuk, bo musimy zrobić obrót na 400. No i ustalamy, że kupujemy te tokeny po cenie 0, 0, 5, 3, na przykład 2. Składamy zlecenie, klikając Buy Pias. No i tak jak widzicie, ląduje ono na liście oczekujących, aż pojawi się na niechętny. Jeżeli chcemy je zlikwidować, to klikamy na cancel i składamy nowe. Na przykład, jeżeli minęło z 15-20 minut, nic się nie zrealizowało, a cena na przykład gdzieś nam całkowicie uciekła, no i musimy sobie zacząć szukać nowego dołka. Ja to skanceluję, zakładamy, że nasze zlecenie się zrealizowało, kupiliśmy nasze 200 sztuk, no i należałoby je teraz sprzedać, więc szukamy w drugą stronę lokalnej górki. Analogicznie, jeżeli chcemy dłużej czekać z ryzykiem, że nie damy rady tego sprzedać, możemy się ustawić powiedzmy na 573, tutaj na tych góreczkach, na 563, na przykład tutaj, gdzie byliśmy tu i tu i tu. Albo całkowicie bezpiecznie gdzieś na tych całkowicie ostatnich, czyli 52, 53. Myślę, że całkiem duża szansa, żeby dosyć szybko się to zrealizowało. Także tak samo jak w opcji market też klikamy sobie 100%, tak żeby nam się załadowały wszystkie tokeny jakie mamy, albo możemy je wpisać z palca. No i ustalamy sobie cenę 0, 0, 5, 5, 2. No i tak samo klikamy Sell Pias i w tym momencie znowu lądujemy na liście. No i jak tylko się pojawi kupujący, realizujemy. I ta najbezpieczniejsza opcja da nam 40 centów zysku przy zakupionych 200 tokenach. Więc jeżeli komuś szkoda kilku centów na opłacenie fee dla giełdy i bycie ofiarą AMM przy opcji Market, może w ten sposób spróbować się odkuć i zarobić kilkanaście, kilkadziesiąt centów, a może i nawet dolarów, jeżeli będzie w tym naprawdę dobry. A na koniec zgarnąć oczywiście airdropa, po którego tu przecież wszyscy przyszliście. To wszystko w tym filmie. Jeszcze raz przypominam o zniżce 10% na prowizjach, jeżeli nie zdążyłeś założyć jeszcze konta na KuCoinie i zapraszam na Telegrama, gdzie oprócz akcji na obrót znajdziesz wiele innych, gdzie można zdobyć tokeny również za darmo. Dla mnie wielkim hiciorem był ostatnio Fairdrop na DAOmaker, który finalnie da ponad 100 dolarów zysku. Wszystkie linki do moich mediów społecznościowych znajdziesz pod filmem. Do następnej okazji, cześć!